Panie Tomku, dzisiejszy festiwal pływacki zorganizowany został z okazji jubileuszu klubu Batory, 10-lecie. Jak te 10 lat wyglądało? Nie wiem właściwie, kiedy to zleciało, 10 lat. No, jestem dumny, że mogłem uczestniczyć w sokólskim pływaniu, bo jestem związany właściwie z tym od samego początku. Jak to wyglądało? No, pierwszy taki etap to właściwie było powstanie Krytej Pływalni. To dało bodziec do tego, żeby rozwijały się sporty pływackie w Sokółce. Pierwszym właściwie trenerem Batorego to był Rafał Czuplejewicz i on zaczął jeszcze przede mną tworzyć jakąś amatorską sekcję. Sekcja się składała z 9 osób, główny filar klubu. Byli to zawodnicy, którzy startowali wielokrotnie w mistrzostwach Polski, w finałach A, w finałach B. Michał Ościłko, prawda, dwukrotny wicemistrz Polski, prawda, raz drugi wicemistrz. A naprawdę, proszę mi wierzyć, początki nie były łatwe. W Sokółce była piłka nożna i nic więcej. I nikt nie przyjmował do wiadomości, że może coś innego istnieć niż piłka nożna. To wszystko trzeba było, można powiedzieć, było takie walenie trochę głową w mur, ale udało się ten mur przebić, prawda? No, wynikiem czego jest dzisiejszy sukces. Jeszcze tylko jedno, muszę to powiedzieć. Diana Sokołowska, dziewczyna, która była na olimpiadzie w Londynie, prawda, która przez wielu, no, była nazywana, przeze mnie dalej jest, diamentem polskiego pływania, zaczynała karierę właśnie w Sokółce, odkroił Rafał Czaplejewicz. Dzisiejsze międzynarodowe zawody zorganizowaliśmy, można powiedzieć, właśnie z okazji naszego jubileuszu, naszego dziesięciolecia. Zaprosiliśmy kluby, z którymi nawiązywaliśmy kontakty przez te wiele lat, a mianowicie jest to Łotwa, miasto Liepāja, prawda, Litwa, Kowno i oczywiście Białoruś, Grodno. Dzisiejsze zawody międzynarodowe, no cóż, no właściwie mógłbym powiedzieć, że one były rozgrywane pod znakiem takiej trochę przyjaźni, prawda, bo po raz pierwszy, nie chwaląc się, to był mój pomysł, po raz pierwszy zorganizowaliśmy sztafetę mieszaną. Na czym to polegało? Po 5 osób z każdego klubu było losowanie torów. I w ten piękny sposób te dzieciaki się wymieszały, wystartowały, przypłynęły. Naprawdę fajna atmosfera, jednak sport łączy i to było widać, prawda? Te bariery jakieś językowe, te inne rzeczy, jak stanęły, te dzieci, które pierwszy raz niektóre widziały na oczy, prawda, siebie, utworzyły drużynę, potrafiły utworzyć drużynę. Ja dzisiejsze zawody z okazji naszego jubileuszu naprawdę będę długo wspominał, bo w tak przyjaznej atmosfery dawno nie było. Bardzo fajne, dużo wrażeń, szczęśliwa jestem bardzo. A jak długo pływasz w klubie Batory? Ponad 4 lata, a może trochę dłużej. Jak ci się podoba? Bardzo fajnie, dużo pływamy, dużo mam zajęć, czasami nawet się bawimy, jest bardzo fajnie.